Niej, nasz zamek popada w ruinę. Patrz, jak nam go robią. Kolejna fala to po prostu jest czysta śmierć. Takiej fali jeszcze nie było. Takiego ataku dawno nie było. Hej ekipa, witam was w Staniu, witam was serdecznie w kolejnym przykładzie z Castle Story. Kontynuujemy budowę naszej twierdzy, odpieranie kolejnych ataków, koruptorów i zobaczymy jak tak naprawdę, jak daleko jesteśmy w stanie wytrzymać w tej kampanii, jak daleko jesteśmy w stanie wytrzymać w budowaniu i przyjmowaniu kolejnych fal na klatę. Zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Mam takie jeszcze małe pytanie, jak do diaska mam naprawić te struktury, które tutaj są bez dostępu do tego miejsca. W każdym razie na pewno długo dzisiaj posiedzimy, długo dzisiaj porobimy. Mamy w tym momencie 37 fal ogarniętych bez większych strat, może 2 delmy czy tam 3 delmy straciłem. Póki co ja już rozpocząłem budowę, jak widzicie, takich fajnych kolumn, które będą nam uzmysławiać mniej więcej jak będzie przyszła struktura wyglądała, więc tu cóż, nie przejmować się tym, co kolejnymi falami będziemy budować ten zamek ciągle do góry. Mam nadzieję, że to będzie bardzo, bardzo skuteczne. Odpowiadając także na komentarze, tutaj Tytus się ładnie wypowiadał, żebym nie używał tych beczek w nieskończoność, bo siarka się kończy. Tak, zgadza się, siarka się kiedyś skończy. Na siarkę nie można wiecznie liczyć, dlatego też będę uważał. Z tego staram się uważać i nie będę aż tak spamił. Będę bardziej te beczki zbierał faktycznie na coś większego. Choć przyznaję, sprawdzałem tej siarki, jest w okolicy całkiem sporo, mimo wszystko wiem, że ta siarka przyda się mi dla strażników, których też muszę sporo zbudować. Wróg zdecydowanie masowo sobie wziął do serca to, że nie może tędy przejść i próbują się przebiec przez ściany. Mam nadzieję, że moi kusznicy wezmą i mi też wytłumaczą, że sorry, winę tu, ale tędy to przejścia nie mam. Przynajmniej taka jest nadzieja, że przynajmniej jest taki pomysł, żeby tędy się próbowali jednak nie przebijać, bo jak oni się tędy tutaj będą zacząć kopać, to naprawdę z tego będą więcej problemów niż pożytku. Póki co moja faktycznie obrona tutaj ładnie ich trzyma, faktycznie ich tutaj ładnie odpiera, ilość kuszników po prostu zachwyca, tak samo inne jednostki, które te próbują się nam wspomagać, czyli czarodzieje. Żołnierzy innego typu w ogóle nie wyczuwam, żebym potrzebował. Ci, którzy martwili się, że mam źle skonstruowaną wieżę, nie mają tego problemu, bo ta wieża raczej nie przetrwa tego ataku. Chłopaki się za nią powożnie wzięli, zdecydowanie nie chcieli tego, żebyśmy my tutaj siedzieli dłużej w tej wieży, więc no ta wieża po prostu rację bytu właśnie traci. No, zdecydowanie nie tak miało być, no ale trudno, bywa i tak, faktycznie te ataki są coraz silniejsze. Nie będę jakoś płakał nad obroną tej wieży. Mam nadzieję, że tutaj zbuduję. Kolejna będzie lepsza, kolejna będzie bardziej skuteczna, kolejna pokaże faktycznie, że tutaj no możemy coś więcej zdziałać. Choć no nie, no nie sądzę, że tutaj nie ma co naprawiać. To naprawdę chłopaki są mi ją zrównać do zera. To coś nowego, zupełnie coś nowego. Przyszedł do nas ten gigant. Jakimś cudem wlazł tutaj. Nie wiem jak on to zrobił, ale słuchajcie, on się przebija. Przebija się przez te mury i to jest mega problem. Mega problem, bo koleś naprawdę w tym momencie ma wielkie szanse, żeby się do nas przedostać. Niestety kolejna delma. Niestety kolejna, już trzecia delma w tym momencie oberwała. No i mamy tych gigantów, słuchajcie, dwóch. Mamy tutaj dwóch gigantów i musimy ich po prostu wystrzelać. Nie ma innego wyjścia. Jak ten typek nam nie wybijemy go, to on rozwali całą strukturę, całą obronę. No chłopaki, chłopaki, byście się roboty. Dwóch gigantów weszło nam do basy. Do środka basy. Jak to możliwe? Ja tu już takie piękne struktury pobudowałem, a oni tutaj wchodzą. No nie. Jaki problem? Patrzcie, wszystkich strażników nam wystrzelają. Wszystko nam chcą zniszczyć. No nie, to nie tak miało być. To je tu miałem dawno już wykopać, a oni wbili się na hama. Dobra, jeszcze tutaj został typek. Trzeba tylko tego pocisnąć jeszcze. Musimy go naprawdę rozwalić, bo jak go nie porozwalimy, to naprawdę, słuchajcie, będzie nieciekawie. Ale się uwzięli. Ale się uwzięli na tą ścianę. No po prostu ciągle mi tą ścianę matkują. Co, koleś sobie respi, koleś próbuje tutaj coś wywalczyć, ale jak widzicie, na razie mu to nie idzie. Okej, okay, wiecie co, trzeba odpalić leczenie. Przepraszam bardzo, kolego, radar. Radar, ty tu jesteś nasz główny leczący. Weź no, lecz nas tutaj, bo mocno tutaj obrywamy do tyłu. Wycofaj się, bezimienny. Bezimienny, wycofaj się, żebyś nie oberwał. Bo naprawdę nie chcemy tutaj żadnych strat. Tutaj jest, niestety, jak widzieliście, przyszli do nas, zafundowali nam jesień średniowieczna i teraz jest nieciekawie. Ach, no mocno nas tutaj łoją, mocno nas tu łoją. Leczenie nie wystarcza. Mam nadzieję, że to się wesprzemy na tym. Jednak, no kurczę, stanie to ty. Nie, kolejna strata.
ta kolejna demo poszła. No nie, no nie, tamtych dwóch przyszło, zniszczyło nas dosyć srogo, a teraz jeszcze ci, naprawdę. Nie tak mieliśmy się bronić, oni nam podeszli pod same mury. Jakim sposobem, jak widzicie, tylko wystarczyło, że dwóch gigantów nam weszło i po prostu nam... No nie, twoje rycerze, dostaję łomot do tyłu, uciekaj. Wy musisz przejść do leczenia, szybko do leczenia. Co się dzieje, słuchajcie, co się dzieje? Raptem dopiero skończyłem się bronić przez jednym atakiem. No może tutaj jeszcze nie dokończyłem się bronić, bo w sumie jeszcze tutaj jeden typek siedzi i cały czas nam mury rozwala. A już kolejna fala, już kolejni nadcierają. Ja i coś czuję, że będzie grubo, bo będzie coś czuję, że naprawdę będzie ta rozgrywka chyba dosyć intensywna. Już prawie, która to jest w ogóle fala? 43, słuchajcie. Pokonałem 43 falę, 44 fala idzie. Nie ma całe szczęście strzelających tych magicznych. Nie ma tych, tylko są sami giganci. Idą z tej strony, więc możemy sobie odpierać ich ataki z tej strony. Możemy tutaj wejść naszą obronę z tej strony. Ale czy my tu wytrwamy? Tego nie wiem, będę się starał na pewno się tutaj starał jak najbardziej ambitnie tutaj kierować siłami. Kilika przekieruję do odbudowy, trzeba go odbudować, bo zdecydowanie muszę to jak najszybciej ponaprawić, bo jak oni nas tędy zaatakują, to jest po nas, centralnie wejdą do nas jak do siebie i nie będzie nic. Weszli do nas, uwaga, dostaliśmy łomot, wchodzą do nas jak do siebie, jak widzicie, mocno tutaj się bronimy, niestety żadnego rycerza nie mam, to jest kopniaka, jak widzicie, skopniaka lecą, czarodzieja kolejnego straciliśmy, no odpieramy, kolejne ataki odpieramy, ale nie tak miało to wyglądać, nie tak miała ta walka wyglądać. Cezar, uciekaj stamtąd, potrzebujemy rycerzy, szybko do kuźni tutaj ogarniać rycerzy, bo tutaj kuźnia ma produkować rycerzy. Przegrupować się, no niestety, kolejna delma straciona, kolejna delma oberwała. Ratunku, czy ktoś nas tu uratuje z tej sytuacji, tej patowej sytuacji? Czy ktoś jest w stanie nas tu uratować? Nie wiem. Tutaj jeszcze mam kilku małych, malutkich strażników, którzy jeszcze nas tam chronią. Ale będzie grubo. Takich strat już dawno nie miałem, słuchajcie, takich strat już dawno nie odczułem. Naprawdę, to jest naprawdę fatalna rozgrywka dzisiaj. Która to jest fala? 44. Chociaż jakby jeszcze jedną falę przeszło. Nie, już myślałem, że dwóch gigantów. No ale nie, jeszcze jest jeden, ale patrzcie, obrywamy z czego, co się da. Tutaj już kolejni strażnicy obrywają. Już wszystkie straty, co za straty. No, już po nas. Powiem wam szczerze, nie widzę tej rozgrywki. Nie widzę, jak miałbym dalej tutaj grać. Dobra, chłopaki, zdecydowanie nauczycie się dzisiaj latać. Naprawdę, tym brakuje tylko wam skrzydełek. Tutaj najgorsze jest to, że Delma wlądowała tutaj, a nawet my tutaj nie mamy przejścia. No latamy, uczymy się latać. No tutaj jeszcze kuśników, jeszcze mamy kilku. Starają się jak mogą, no ale Tytus, uciekaj Tytus, bo spadniesz. No Tytus chyba już padł. Ach, najgorzej. Dobra, obraniamy się, okej, Tytus spadł i słuchajcie, mamy 9 delm i energia w ogóle się nie chce regenerować, to cóż z tego, że wybiliśmy całe grono wrogów w ostatniej linii, ostatnia brama, 6 bram zniszczyli jak z masła by były, tak przechodzą tutaj po kolei, jeszcze mamy obronę w tych postawie dwóch ostatnich bram, no i oczywiście kawałku skał, ale jednakże, no nie wiem jak teraz będę miał tą odbudowę tu zrobić, bo słuchajcie, do końca fali zostało 4 minuty i kolejna fala będzie do nas docierała. Tu z tych pewnie sobie dam radę, ale czy odpiorę kolejne ataki? Oj, to mnie boli, powiem wam szczerze, najgorsze jest to, że właśnie, że nie wiem, czy w ogóle będę w stanie odpierać kolejne ataki, zwłaszcza jak tych dwóch typków tu nas wejdzie. Ostatnia gigant idzie do nas, strzelający magiczny, mamy wprawdzie go na celowniku, ale te siły nie są jakieś straszne, żeby mu dokuczyć. Jest to fala 47 fala i masę wrogów. Porobiłem sobie zwyczajne drzwi, które faktycznie mogą mnie jeszcze jakokolwiek sposób chronić. Nie wiem, czy jestem w stanie skutecznie się chronić, na pewno będzie się starał, pokażę im, że jeszcze nie skończyłem, jeszcze ostatniej delmy nie poświęciłem do tej walki, że jeszcze tutaj jestem w stanie walczyć, jestem w stanie wiele zdziałać, mam nadzieję, że jeszcze im pokażę, że jeszcze stania na wiele stać, póki co walczę, Olo mam weź na się przegrupu i przejdę do tyłu, bo cię stracę, ja nie chcę strat tutaj odnotować kolejnych i tak już zbyt wiele delm. Nie tak miało być, dlaczego, bezimienny, weź na się przegrupuj, nie, bo znowu będzie los Olomana, kurczę, ile ich tu jest, naprawdę nie jestem w stanie ich tutaj, i z tej strony atakują, z tej, no prawdziwa inwazja,
tego dawno nie było, takiej walki zaciętej dawno tutaj nie mieliśmy, ale i dobrze, bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. No z tej strony się przebiłem, o nie, patrzcie, już ten też się próbuję przebijać, już kolejne mury padają, już kolejne bramy padają, tu już bramy padły, już się przebijają, jak tylko mogą, no i to jest właśnie najgorsze, że jak nam wejdą do środka, to jest po nas. I chyba już niedługo to dosięgniemy, niestety niedługo to do nas wejdą, no bo już te bramy, ledwie, mimo wszystko trzymam. Jeszcze staram się walczyć, jak powiedziałem, do ostatniej delmy, tędy się przebijają, słuchajcie, tędy się przebijają, do ostatniej delmy będę tutaj walczył, żeby pokazać im, że nie staniem takie numery. Staniu jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, naprawdę, my tak łatwo się tutaj nie poddamy. Musimy odpuścić mury, bo tutaj do nas się przebijają, tutaj doparzać, naparzać z tej strony. Wszyscy, kto żyw, kto może, niech... O nie, weszli do nas, tutaj do góry. Słuchajcie, weszli do nas, przegrupować się szybko na mury, szybko tu do góry. Wszyscy, kto może, niech się przegrupowuje, szybko. Jak stąd uciekniemy, to może jeszcze mamy szansę, może jeszcze mamy jakąśkolwiek malutką szansę. I patrzcie, tak naprawdę, jeden błąd. Pozwolenie wejściu dwóm gigantom do środka nas zniszczyło. Niestety, gdybym strażników nadal miał, to byśmy byli w stanie się jeszcze obronić. W tym momencie, kiedy strażników już nie mamy, jest ta walka naprawdę ciężka. Tutaj ten ciągle nam respi, tutaj bronimy się, ale jak widzicie, mocno to jest ciężka przeprawa. Radar, weź się wycofaj. Całe szczęście mamy tego naszego Cezara, który nas leczy. Cezar trzyma poziom. Cezar daje radę. Dobra, póki co jeszcze walczymy. Już obroniliśmy z tej strony. Jeszcze dosłownie moment. Ile do kolejnego ataku? 3 minuty do kolejnego ataku. Oj, to będzie chyba koniec naszej rozgrywki. To będzie chyba koniec takiej rozgrywki. Jeszcze u nas nie było. Ale naprawdę, to co nas dzisiaj robią, jak nas dzisiaj walczą z nami, jak nas dzisiaj biją, to jest naprawdę coś niebywałego. Na zamek popada w ruinę, patrz jak nam go robią, kolejna fala to po prostu jest czysta śmierć, takiej fali jeszcze nie było, takiego ataku dawno nie było. Jeszcze ostatni atak, jeszcze próbuje się, no kurczę, udało mu się, upiekło mu się, powiem wam szczerze, z przykrością muszę stwierdzić, że właśnie przegrywamy. Kryształ właśnie ostatnie obrażenia przyjmuje, tutaj jeszcze nam próbujemy się bronić, ale już nie ma czym, bo naprawdę już nasze jednostki, zostało nam 8 delm, tutaj poszło kolejnych gigantów, cała masa tych strzelających pełno, naprawdę powiem wam, Karczewski jeszcze wycofa się, żeby tutaj jeszcze przerwać, ale nie, to już jest koniec, właśnie nasz kryształ pada, właśnie ostatnie ciosy padają i rozwaliło, koniec, niestety nie udało się, przegraliśmy tą batalię, przegraliśmy, pomimo wielkich starań nie dotrwaliśmy do fali 50, jednak na w tym etapie jesteśmy straceni, jeden mały atak dwóch gigantów, którzy weszli do środka i wyniszczyli naszych strażników, zrobiło robotę. Naprawdę myślałem, że wytrwamy dłużej, myślałem, że jesteśmy w stanie bardziej odpowiedzieć na ataki, okazuje się, że jednak nie, okazuje się, że jednak koruptory w końcu wygrały, była walka zawzięta, mimo wszystko nie udało się. Mam nadzieję, że wam się rozgrywka podobała, mam nadzieję, że wam się podobały te batalie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę i polecicie znajomym całą tą serię Castle Story, bo powiem wam szczerze, ja się świetnie przy niej bawię, ja się świetnie przy niej tutaj zmierzę i dzięki za wszystkie porady, dzięki za wszystkie komentarze, które do tej pory zostawiliście, naprawdę cenię sobie wasze zdanie, cenię wasze opinie i liczę na dalszą owocną współpracę. Grał dla was Staniu, pozdrawiam was serdecznie, na razie, hej!